Gdy podchodzisz do dziewczyny pierwszy raz, to powiem ci szczerze, że tworzy się zawsze, zawsze tworzy się taka malutka więź między wami. I do czego zmierzam? Że nawet jeśli dziewczyna powie ci: nie jestem zainteresowana, nie mam chłopaka, obojętnie, po prostu nie była, jakby to powiedzieć, no, gotowa na twoje zaloty, twoje podejście, po prostu cię spławiła. No to powiem ci szczerze, że jeśli później będzie wielki tłum, przykładowo na przystanku, masa osób, to nawet jeśli gdzieś tam dwa miechy nie będzie cię w tym mieście i będziesz jechał, albo będziesz stał na tym przystanku, no to uwierz mi, że jeśli będzie stała obok dziewczyna, do której zagadałeś, to uwierz mi, poczujesz w sobie taką iskierkę ciepła. Naprawdę. Naprawdę. I nawet jeśli nie będziesz się rozglądał, to będziesz czuł na sobie wzrok tej dziewczyny i czasem będziesz się zastanawiał, o co chodzi, czy ja tą dziewczynę znam, czy ja do niej kiedyś zagadałem. Ja tak powiem ci, mam, że czasem, bo ja dużo podchodzę w różnych miastach i powiem ci, że zawsze gdzieś jak siedzę nawet na ławce i ktoś idzie, jakaś dziewczyna, no to i już to czuję. I pomimo tego, że podszedłem do dziewczyny, przykładowo, no z miesiąc temu podszedłem do dziewczyny, siedziała na ławce z koleżanką i czekałem. Zawsze jak dziewczyna siedzi na ławce z koleżanką, to nie przeszkadzam, bo to one mają swoje plotki, znam, już się nauczyłem. I nawet jeśli gdzieś tam patrzy na mnie, jakby to powiedzieć, uwodzi mnie wzrokiem, kokietuje, flirtuje, to czekam. I czekam dwie opcje. Albo no, będzie sygnał jakiś, czyli na przykład uśmiech, albo no, po prostu ja to czuję. Albo po prostu wstanie i pójdzie. Bo jeśli siedzi, musi być ewidentny sygnał. To musi być naprawdę, że koleżanka wstaje, ona się na mnie patrzy. Ja to po prostu wyczuwam, bo w innym wypadku ja będę im przeszkadzał. No one pewnie gadają o wczorajszej imprezie, albo że koleżanka się zwierza, że jej chłopak nie odpisuje. No po prostu opowiada jej problemy i w tym momencie, jakby to powiedzieć, no nie wolno przerywać. Jak dziewczyny gdzieś tam wyrzucają z siebie emocje, to no nie. Trzeba poczekać, naprawdę. No i ta dziewczyna, sobie siedziałem z kumplem, gadamy, jak wstanie, lecę do niej, no nie, do tej czarnuli. No i biegnę do niej. Jeszcze z przodu stała jakaś taka pani, ja i to tak przy niej wszystko, ale dobra, olać. No i podchodzę i gadam i do niej: jak masz na imię? Ona: nieważne. Ale zatrzymała się, albo nieważne, jak patrzę. No okej, trzymaj się, cześć. No i wróciłem do kumpla. To było jakieś 1,5 minuty. No i miesiąc później, jakoś tak nie było czasu, żeby siedzieć na ławce, deszcz padał, jak gdzieś wyjeździłem i tak dalej. No i tak siedzimy na tej ławce. Zawsze w niedzielę gdzieś tak o 5:00, ławka królów. Zawsze opowiadam kumplowi tydzień, co tam robiłem. On też czasem opowiada, jakie tam on miał akcje. No i patrzę, ta dziewczyna siedzi. Przyszła specjalnie, może co tydzień tam przesiadywa, ale już to poczułem. No nie, poczułem. No i tego, no i tak usiadła i się patrzy. Gadają, udawała, że tego, ale już po prostu czułem. Później wstały, poszły. No nie, już nie biegłem, no nie. No i później usiadły, wróciły, usiadły obok na ławce, no nie? No i później to już nie chcę mi się opowiadać. Po prostu jak poczułem tą więź, no to wtedy już mogłem podejść. No mówię,
Dlatego czasem, nawet jak jest, siedzę gdzieś, idzie jakaś dziewczyna, no czuję więź, czuję, że do niej zagadałem. No nie? I do czego zmierzam, że no, jeśli jest, czujesz tą więź, poczujesz to, naprawdę. Jeśli to czuję, to uwierz mi, że to jest taki mały płomyk między tobą a tą dziewczyną. To jest mały płomyk, który ma szansę na wielki pożar. No nie? Po prostu jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Bo jeśli na przykład podszedłbyś do dziewczyny i by, no, jakby to powiedzieć, by nie zaiskrzyło, no to powiem ci szczerze, że ja to mówię, że dziewczyna jest zawsze i ty jesteście naznaczeni. Bo nawet jeśli dziewczyna powie nie, nie odbierze telefonu, ty gdzieś tam nie naciskałeś ani nic, to uwierz mi, nawet po roku, jak wejdziesz przykładowo do galerii i ta dziewczyna będzie gdzieś tam stała plecami, to uwierz mi, akurat no, spojrzycie na siebie i poczujecie to. Nawet niech stoi z facetem, to i tak to poczujecie. Będą sytuacje, w których podszedłem kiedyś do dziewczyny w lutym i później gdzieś tam stałem na parkingu i tak jakoś się stało, że znowu ją zobaczyłem. I na drugi dzień byłem znowu o tej samej godzinie na parkingu i znowu ona szła. No po prostu, no przeznaczenie, naprawdę. I czasem jest tak, że ciebie gdzieś tam w jakimś mieście nie ma kilka miesięcy, no nie? I nagle przyjeżdżasz i widzisz tą dziewczynę. No nie, no naprawdę, dlatego ja to uwielbiam. Uwielbiam do tego podchodzić do dziewczyn, bo wtedy, no jakby to podchodząc do dziewczyny, daję jej jakąś moją cząstkę, taką iskierkę, zapałkę, no nie? I nawet jeśli powie nie, to ja i tak tam lekki płomień zapaliłem. I teraz zobaczcie sobie, jak ja podchodzę. Cały czas praktycznie, z przerwami. Wyobraźcie sobie, jak ja wjeżdżam na dzielnię do jakiegoś miasta, to po prostu czuję się, no czuję po prostu naprawdę, tego się nie da opisać. Na przykład, no tu idzie Angela, tu Magda, tutaj Olivia, no nie, po prostu mogę ci co najlepsze. Pamiętam imiona wszystkich dziewczyn. Wszystkich dziewczyn w całym moim życiu, które dały mi numer. Naprawdę. Wszystkie. To jest po prostu taka więź we mnie jest. Naprawdę. A z tymi, którymi się spotkałam, mogę ci powiedzieć, no Iza, no tu i tego przyszła w tym i w tym, no nie. Dat nie pamiętam i tak dalej. Ale powiem o tej dziewczynie, no choć trochę coś, no nie. No i na przykład miałem taką sytuację, że no nie widziałem jakiejś dziewczyny z 2 lata i idzie, i mówię, o, idzie. Laura, no nie, idzie, śmieje się. Pomimo tego, że wiecie, no odrzuciła mnie, no to jest ta więź, no nie. I to jest. Albo siedzę na ławce i spotykałem się z taką dziewczyną przez 2 miesiące, no ale no nie pykło. No i powiedziałem, że no nie chcę i tak dalej. No i siedzę i ona już innego chłopaka dorwała. No i siedzę i tak siedzę i tak czuję na sobie, no czuję taki płomień. A na dole, za takim drzewem była budka z lodami, no nie? No i tak patrzę przez ramię i ona specjalnie nie wiem ile brała tych lodów czy szejków, że musiała czekać. Tak mnie doglądała, no nie? Tak mnie doglądała i tak popatrzyłem i nasze oczy się tak jakby no
połączyły na chwilę i ona się uśmiechnęła, ja się uśmiechnąłem. No i ten gościu czekał, wsiadła i wiecie ile ja na przykład, o, dziewczyny zazwyczaj nie mówią. Nie mówią, że no ten do mnie podszedł, czy coś, tylko zawsze jak idzie gdzieś tam z chłopakiem, to ja ją po prostu, no czuję tą dziewczynę, idzie z chłopakiem, patrzymy się na siebie i ja już wiem, już wszystko, już wiem, że do ciebie zagadałem, no i po prostu czekam, po prostu i dlatego zawsze mówię, że no każda relacja jest wieczna. No jeśli zawsze pojawi się płomień, jeśli podejdziesz szczerze do dziewczyny, nie z jakimś tam głupim tekstem, nie jakiś prank ani nic, to uwierz mi, że ta iskierka będzie tliła się w was zawsze. No nie? Zawsze. I czasem jest tak, że no mówię, działam cały czas, czasem nawet za dużo. I tak muszę robić przerwy, bo no i po prostu czasem tak, że siedzę z dziewczyną na ławce, raz tak miałem chyba w sierpniu, takie fontanny i tak dalej, ale tam były tak dziwnie ławki ustawione, że ławka jedna i obok twojej, obok ławki nie druga ławka tak na równi, tylko naprzeciwko, po lewej stronie. Mi usiadły jakieś trzy panienki i się na mnie patrzą. Jest tak myślę, siedzę z tą dziewczyną, udaję, że nie znam, ale z jedną do jednej chyba zagadałem. Po prostu usiadły specjalnie obok nas i po prostu chichy, śmiechy, patrzyły się jedno gdzieś tam. Ja się patrzę, jem chipsy czy coś tam i po prostu aż laska po prostu się tak wkurzała, że chciała, chciała te laski po prostu do pobić, no nie, tak powiem delikatnie, że po prostu no moje laski to są, mówię, zabójczyni. No więc po prostu i ja jeśli czuję coś takiego, podchodzę. Podchodzę drugi raz. No chyba, że powiedzmy, no idzie z chłopakiem, to i gdzieś tam to nie chcę, bo często jest tak, że ci goście wpadają w furię. No, że na przykład, no nie będę się tu chwalił, wyglądam dobrze, zbudowanie i tak dalej, no to większość z nich, no nawet na mnie rękę nie podniesie, więc zazwyczaj, no strzelają focha i gdzieś idą. No nie? I ta dziewczyna jest, no chodź tu, no przestań, co ty robisz, gdzie ty bie... No nie, no po prostu, ja jej nic nie robię, ja nic nie robię. Po prostu, no dziewczyna się na mnie popatrzyła, się po czemu uśmiechnęła się, ja się uśmiechnąłem. I czasem, no mówię, mam takie sytuacje. Więc to jest właśnie piękne podchodzeniu, no nie? I powiem wam szczerze, że dziewczyny cały czas taką energię czują. Możesz dziewczyny, podejdziesz do dziewczyny, pogadacie i tak dalej, powie nie. Po 5 latach cię będzie pamiętała, wszystko ci powie, bo ona po prostu to czuje. Czasem jest tak, że podszedłem do dziewczyny dawno temu, ja to już mówię, to już ojejku. Ja już w 2004 zagadywałem laski. No i tego. No i. No nie, coś tam nie tego. No okej, dobra. No i gdzieś tam po kilku latach się spotkaliśmy, już dziewczyna całkiem inna. No i to jest właśnie takie. No to jest piękne, no nie? Że no po prostu dziewczyna nie była gotowa. No była w takim okresie, że może imprezowała, może gdzieś tam miała swoją pasję i trzeba poczekać. Naprawdę, no. Mam teraz, no znaczy podszedłem do dziewczyny, to był we wrześniu. No i nie chciała dać numeru, ale ci fejsa podał. To dla mnie, ja wybuchłem to śmiechem. No kurde, imię, nazwisko, mówię, ma, to daj mnie, ja ci podam. No dobra. Co najlepsze, miała w ogóle tam jakoś tak poblokowane wszystko, że nie można było wysłać do zaproszenia i wiadomości też nie było można napisać, więc nie wiem jak ja to zrobię, ale wszedłem chyba na kompa, na kompie się dało. Na Messengerze, w ogóle musiałem Messengera instalować, bo ja nie mam w telefonie, ale że nie za... Dobrze, że nagrywałem. Dobrze, że nagrywałem, bo tam podała imię, nazwisko, ja zapomniałem, to sobie otworzyłem, w aucie zainstalowałem Messengera i gdzieś tam
chciałem ją dodać, ale tam, że użytkownik nie odbiera wiadomości od nieznajomych, o ja pierniczę sobie myślę. No i tego, poszedłem do domu na kompa i tu się jednak dało. No i ona gdzieś tam sama mi wysłała zaproszenie później, hej, gdzie ty mnie wyczaiłeś, coś tam, no nie. No i ona tak czai się na mnie. Czai się, bo gdzieś tam, no mówię, to jest taki zawodnik, no nie, piękna dziewczyna, jeszcze w ogóle boks trenuje. No ale no, no i jej daje czas, no nie, ja widzę, że ona się na mnie czai, bo co gdzieś tam, no mówię, wszystko mi lajkuje, nawet jakieś zdjęcia sprzed iluś tam lat, no po prostu, no to widzę, ale to na spokojnie, nie. Gdzieś tam, no mówię, podaj numer, ona nie podaje, pisz tutaj. To później znowu napisałem do niej gdzieś po miesiącu, podaj numer, pogadamy. To coś tam, nie ma mnie gdzieś tam w tym mieście, no okej, okay, no i po prostu trzeba raz tak na 2-3 miechy do niej się odzywać, aż w końcu za pół roku, za rok, no nie? W końcu się z nią spotkam, naprawdę. I powiem wam szczerze, bo tli się ten płomień, no nie? Jest ten płomień i trzeba poczekać, bo może była zraniona i tak dalej i ona sobie tam wszystko musi, jakby to powiedzieć, no przeczekać, ale jeśli ten właśnie płomień się tli, to jakby ci to powiedzieć, jest zawsze szansa. I teraz, co możesz zrobić, żeby ugasić ten płomień? Już ci mówię, jest możliwość, żebyś ugasił ten płomień swoim głupim zachowaniem, swoją desperacją i po prostu brakiem spokoju, brakiem cierpliwości i tak dalej. Wtedy taka dziewczyna automatycznie nie tylko cię blokuje w swoim gdzieś tam sercu, ale wszędzie. Jeszcze wychodzisz w jej oczach na jakiegoś, jakby to powiedzieć, głupka, wariata, psychola i tak dalej, i tak dalej. No nie? Po prostu spokojnie, poczekaj. To tak jak rzucasz ziarko do ziemi, no trzeba czekać, ono sobie rośnie powoli, no nie? Niektórzy to by chcieli od razu wrzucić ziarko, rano wstaje i już wielka jabłoń, już jabłka. Nie, 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 spokojnie. Owoc musi dojrzeć. Spokojnie. Najgorsze to, co mógłbyś zrobić, to po prostu podlać go jakąś benzyną, po prostu... Nie, nic nie musisz robić, spokojnie, właśnie to jest to, nic nie musisz robić, od czasu do czasu jedynie zaglądnąć, czy wszystko jest ok, czy jakieś chwasty gdzieś tam, nie tego i tyle. Mam nadzieję, że zrozumiesz.